Latte, espresso, cappuccino albo mokka. Głównymi producentami kawy są Brazylia, Wietnam, Kolumbia czy Indonezja. Nie każdy jednak wie, że co kraj to smak kawy całkiem inny. Prawdziwa, dobra kawa nabiera smaku i aromatu od miejsca, w którym się znajduje, w którym rośnie. Przykładowo, kawy z Afryki będą miały takie nuty cytrusów, nawet podtruskawki, jagody. Natomiast kawy na przykład z Ameryki Południowej to będą smaki orzechów, karmelu, miodu, czekolady, kakao. Z Azji Pacyfiku będą właśnie miały takie ziołowe posmaki, no bo większość przypraw, które mamy, pochodzi właśnie z Azji. Ta ziemia wulkaniczna, na której też bardzo często rośnie kawa, też będzie miała wpływ na to, jak te ziarna na końcu w naparze będą nam smakować. Wielbiciele espresso dobrze wiedzą, że bez szklanki wody się nie obejdzie. Ponieważ w naszych ustach przed jedzeniem czegoś czy po jedzeniu będziemy mieli inne smaki w tych ustach, a chcielibyśmy poczuć taki stuprocentowy smak tego naparu, tej esencji, którą mamy z kawy, więc polega to głównie na tym, aby oczyścić swoje kubki smakowe przed każdym łykiem napicia się espresso. Mówi się, że pieniądze nie rosną na drzewach. Kawowiec ten mit obala. Jest to bardzo popularny produkt, jeżeli chodzi o sprzedaż na giełdach światowych. Większy obrót towarowy ma tylko ropa naftowa na świecie. Później jest to kawa, w związku z tym świadczy to o tym, że prawie cały świat pije kawę. Zarówno kraje producenckie, jak i przede wszystkim Europa jest konsumentem największym kawy. Później zaraz Ameryka Północna. Zwiększa uczucie niepokoju i czasem utrudnia zasypianie. Ale pita z umiarem ma też swoje zalety. Najlepsze warunki, no na pewno taka jakaś domowa atmosfera, muzyka w stylu jazz jak dla mnie i zima. Ja lubię pić kawę zimą albo jesienią, także... Jak jest dobrze, jak pada deszcz, jak świeci słońce, jak są chmury, no po prostu w każdej sytuacji najlepiej się napić kawy. No. Kawa to życie. Kawa to dobre przebudzenie z rana, świetna wymówka na przerwę w pracy i przede wszystkim świetny pretekst do spotkania z przyjaciółmi. Dla Echo24 Marta Laburda.